Jerzy Kołacz jest znanym na całym świecie ilustratorem. Otrzymał wiele nagród i medali w dziedzinie malarstwa i grafiki, a jego prace znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Szczecinie i Wrocławiu, a także w Muzeum Plakatów w Warszawie. W Muzeum Narodowym w Kielcach Jerzy Kołacz wystawi 110 swoich prac. Wystawę będzie można zobaczyć od 3 lutego. Otwarcie wystawy nastąpi o godzinie 18. Zapraszamy i polecamy. W niedzielę, 1 lutego, zapraszamy Państwa do Domu Środowisk Twórczych. Wszystkich miłośników czardaszy, polek, waltz i tanga zapraszamy na występ zespołu Strauss Ensemble. Zespół wykonuje standardy muzyki wiedeńskiej. W programie niedzielnego koncertu znajdą się również partie i arie operowe i operetkowe oraz pieśni oratoryjne. Zaśpiewa je Ewa Warta-Śmietana. Polecamy Państwu i zapraszamy. W sobotę w kinie Moskwa kończą się warsztaty magii i anime. W kinie będzie można zobaczyć 4 obrazy. Japonia moja ojczyzna, o dziewczynie skaczącej przez czas, Ninja Resurrection i XX Hollis. Początek pokazów w sobotę 31 stycznia o godzinie 22.30. Do Moskwy zapraszamy kinomanów, ale powyżej 16 roku życia. Polecamy i zapraszamy. A na koniec, proszę Państwa, chcemy Państwa zaprosić na sztukę kochania, bo każdemu z nas przyda się taka lekcja. Już 15 lutego tutaj na deskach KCK-u w Kielcach będziemy świadkami dla mnie niesamowitej sztuki. Jak to się stało, że to właśnie w Kielcach zobaczymy tą sztukę, co to za sztuka i jacy aktorzy wezmą w niej udział? No, udało nam się zaprosić Teatr Bajka z Warszawy, wspaniały teatr, taki nowatorski, gdzie odbywają się wspaniałe premiery. No i oglądaliśmy, byliśmy zaproszeni na premierę tejżeż komedii, a tytuł jej brzmi Sceny dla dorosłych, czyli Sztuka kochania. Okazało się, że komedia jest wspaniała, brawurowa, fantastyczne aktorstwo, pełna dowcipnych tekstów i jeszcze wspaniali aktorzy. Obsada no, rewelacyjna. Katarzyna Skrzynecka, Piotr Gąsowski, Anna Oberc, Piotr Przebindowski i co się okazało? Zbyszek Książek, kielczanin, napisał teksty, między innymi też piosenek do tej sztuki, do tej komedii. W tej ciekawej komedii będą bardzo, jak już powiedziałem, dowcipne teksty, zabawne piosenki, które będą bawić widzów bez względu na wiek, płeć czy doświadczenie w sprawach damsko-męskich. A więc taka obyczajowa komedia, bardzo lekka, wspaniała. Zapraszamy. Zapraszam do zakupu do biur podróży Orbis i Omnia. Oczywiście do kasy Kieleckiego Centrum Kultury i pasaż świętokrzyski Salon Kodak. No i oczywiście dla wszystkich telewidzów Nowej Telewizji Kielce mamy zaproszenie, ale żeby to zaproszenie zdobyć, właśnie co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie, jacy aktorzy występują w naszych spektaklach. Wymienić ich i zadzwonić do nas. Proszę zadzwonić do naszej redakcji w poniedziałek około godziny 11 pod numer telefonu 243 30 33.